Jebalu widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie zostawić lajka. A my kontynuujemy sobie naszą historię. Szybkie przypomnienie, co się działo w poprzednim odcinku. Mianowicie byliśmy w tym ogrodzie, ożywiliśmy trupa. No i dzisiaj mam dwie opcje: albo kontynuować wątek główny, albo zająć się tą misją z tym wilkołakiem i spróbować odczynić od niego klątwę. Może dostaniemy jakiś skarb, może nie dostaniemy skarbu. No i tym się raczej zajmiemy. Przy okazji, właśnie starając się wykonać tą misję, która jest zaraz koło nas. O właśnie, porozmawiać z Tordalem o klątwie. Natknąłem się tutaj na jakiś znak zapytania i pomyślałem, że to będzie ciekawy początek odcinka. Czemu by nie? Coś ty za jeden? Co tu robisz? Mógłbym was zapytać o to samo. Takie miejsca to często siedliska trupojadów. Trupojadów, które robią Ale się ma coraz świeczkę. bardziej zuchwałe. Tutaj. Wyłażą i atakują tu Lampa. żywych. A my je wybijemy. Oczyścimy kopalnię własnym orężem, własnymi rękoma i okryjemy chwałą imię naszych ojców. O. Jestem Wiedźminem. Mogę pójść tam z wami. I odebrać nam chwałę? Niedoczekanie. Nic wam pochwalę, jeśli góle będą obgryzać wasze kości. W sumie dobrze powiedziane. No dobra, to idź przodem. O kurde, dla sławy i chwały, no niech będzie. Pomóż wojownikom wybić trupojady. Jaki jest opis? Tu możecie sobie przeczytać. Choć Skellingijczycy słyną z odwagi, ci, których Geralt spotkał przez starą kopalnią na Hindersfall, sprawiali na Wiedźminie wrażenie, jakby potrzebowali pomocy. Nowe wejście? Co, chyba walniemy sobie tego. Ruda drwi merytu, stop. Kocik. Pewnie, że tak. Dobra, muszę od nowa się nauczyć sterowania Wiedźminem, bo gram za dużo gier na raz i po prostu ciężko jest wszystko klikać tak, jak się powinno klikać w odpowiednie przyciski. Dobra, chodźmy może na razie za nimi. Chociaż tutaj widzę. Jak dokąd? Spokojnie, będzie dobrze, mówię ci. Wszystko jest cacy. Bo wy dostajecie obrażenia, kurwa, nic nie jest cacy. Co wy odpierdalacie? Kurwa mać. Młynek, młynek, pa! Pa to, pa to! Kurwa, i po młynku już mi się energia skończyła. Dobra, niestety. Niestety. Po wojownikach. No nic, sadek. Jest jak jest. Jak niezakończone powodzeniem zajebiście wyszło, no. Tylko nie przeżyli. Za dużo było tych guli, a ja stwierdziłem, że tam jest. W sumie dobrze stwierdziłem, co ich będę ratował, kurwa. Jak idą tutaj, to powinni umieć walczyć, to przede wszystkim. Najważniejsze i najistotniejsze. Dobra, zrobimy tak i tak jeszcze. Żeby się trochę podleczyć. Kurde, dużo było tych guli, nawet jak na mnie. Na Wiedźmaka to jest dużo guli, a co dopiero na jakichś bobków. Na trzy hity padły. No nic, pozbieramy co tu jest przynajmniej. Cały łup dla nas, Bochman. A tak a propos Boxman, to streamy codziennie o 20, zapraszam. Chociaż to się często zmienia, bo streamy codziennie o 20, ale codziennie przez miesiąc, a później już nie ma streamów. Także zapraszam póki są. W sumie śmiesznie jest. Przynajmniej ostatnio. Ostatnio jakoś tak wyjątkowo dobrze mi idzie streamowanie. W ogóle to wyjątkowo mi idzie. No, jakoś lepiej. A, jestem przeciążony. Ja się zastanawiam, dlaczego nie mogę biec. W ogóle dużo lepiej wychodzi mi streamowanie niż nagrywanie odcinków, takie mam wrażenie. Ponieważ, no, dużo lepiej się czuję w takim kontencie streamowania. Nie wiem w sumie dlaczego. Chociaż osobiście mniej lubię streamować, to dużo lepiej mi to wychodzi, tak mi się wydaje. Znaczy, mniej lubię streamować. Lubię streamować, tylko. Nagrywanie jest takie spoko, bo tutaj jest chillera na maksa, nie? Tutaj nic się za bardzo nie dzieje, nie masz interakcji z nikim, więc mogę sobie powiedzieć, co mi się żywnie podoba. Jestem, wiesz, w swojej strefie komfortu. Jeżeli chodzi o streamowanie, no to często z tej strefy komfortu musimy jednak trochę wyjść. No i wychodzenie ze strefy komfortu, no nigdy nie jest przyjemne, umówmy się. Ale jest potrzebne. No i jak wychodzę sobie z tej strefy komfortu, to często okazuje się, że wychodzi coś z tego fajnego.
I właśnie przez to może mocniej się staram trochę, by te odcinki jakieś były lepsze. Weźmy jeszcze jednego kota, chociaż nie jestem zadowolony z tej decyzji. Bo zaraz niestety wyjdę na powierzchnię i nic kurde nie będę widział. Nie zdążyliśmy pewnie pozbierać tych wszystkich rzeczy, które są tu. Zobaczyłem, że zioma mi biją. No nic, Sadek nie wyszło. Jest jak jest, kill off, kurde, to jest useless. Te wszystkie szatyńce, czy jak to się tam nazywa? Szytyńce? Jak to się nazywa w sumie tych żywych? Purchawka. Szytnaćce. No to chyba raczej zbierać nie musimy. Raczej są useless. No i w sumie tyle chyba, nie? Tutaj raczej na górze nic ciekawego nie ma. Wychodzimy, szkoda, że kurde nic nie będę widział, nie? Jak teraz wychodzę. To jest zawsze problem, ale na szczęście ten problem możemy szybko załatwić jednym eliksirkiem. Co ogarnąłem dla widza, żeby nie kuło po oczach. Pyk, biały miód, użyj. No i co? No i dla widza ogarnięte, dobra. Wbijam na płoteczkę i lecimy po... Nie chcę porozmawiać z sierżantem o tym, żeby zabrać Umę. Chociaż do Umy się udamy oczywiście. Wreszcie do Kermoryn się udamy. Chociaż nie jest to dobra informacja, gdyż mam strasznie dużo poszukiwań w tym Kermore. Będzie co robić. 3 godziny będę biegał po Kermore i szukał różnych rzeczy, tak że już mi się nie chce. No dobra, ale udajmy się porozmawiać z Tordarem o klątwie, a potem udajmy się z powrotem do Wilka. Może ten Tordar powie nam trochę więcej i dzięki temu będziemy mogli tutaj sprawniej załatwić tą sprawę klątwy. Szacuneczek. Jorre baranie, jeszcze coś upuścisz, to cię pod kilem przeciągnę. Możemy porozmawiać? Nie widzisz, że łódź szykuje? Będziemy polować na nilfgaardzkie psy. A ja na grubszą zwierzynę, Morgvarga. A, to takie buty. No, pytaj w imię Freyji. Słyszałem, że jako jedyny przeżyłeś atak Morgvarga i jego kompanii. Tak, udało mi się uciec. Widać, wielka matka nade mną czuwała. Ale nad kapłankami już nie. Ano nie. Morgvarg kazał je spętać, a potem podrzynał im gardła jak koniom na ofiarę. I śmiał się. Śmiał się, rozumiesz? Ale arcykapłanka Ulwę ostatnim tchem jeszcze go przeklęła. Skoro jak bestia jesteś, będziesz nią na wieki. Święta kobieta. I co się wtedy stało z Morgvargiem? Ale domyślamy się, widzę, nieźle. Wraz porósł futrem. Twarz mu się wyciągnęła w pysk, jak u wilka czy u psa. Co ty gadasz? Rzucił się na swoich ludzi. Niemożliwe. Próbowali uciekać. Ale on szybciej... Przecież już go spotkaliśmy, wiemy co się stało. A jak którego zabił i w zęby chwycił, ten zaraz w popiół się rozsypał. O tak. Niedobrze. Klątwa musi być złożona. Wielopoziomowa. Taka jest moc Wielkiej Matki. Czemu nie pomogłeś kapłankom? A co ja mogłem zrobić? Sam jeden przeciw całej drużynie zbójów, co? No i czego się tak gapisz? Dziwię się. Zwykle macie obsesję na punkcie honoru, odwagi i tak dalej. A ty tak po prostu zwiałeś? Nie jestem z tego dumny. Ale jest tego żywy. Dnia szukam godnej coś śmierci. Coś za coś. O. Ale bogini nie chce mnie do siebie wezwać. Jak zwykle. Jeszcze. Wikingowie. O coś kocham ich. Dzięki. Super. Dzięki była. Bogini prowadziła twój miecz. Dzięki, super była rozmowa. Pozdrawiam z rodzinką. Zapisuję w 5, bo widzę. Nie mogę zapisać, ale widzę tu tyle rzeczy do podniesienia. O! O, kamienie runiczne, o kurwa. Poszman, to jest mega dużo warte zawsze te kamienie. Nawet te najgorsze są w sumie sporo warte. Zajebiste rzeczy. Sumy. Dobrze, że mnie nikt tutaj. Psia krew, burza. To w sumie zawsze śmieszne, że Geralt tak mówi. Nie no, muszę pozbierać, jak już dostałem kamienie runiczne, to już nie wytrzymam, jak nie pozbieram wszystkiego, co tu jest możliwe do pozbierania. Wiem, że to może nie jest najbardziej interesujące na świecie, ale...
Uuu, krasnoludzki topór. Legendarny przedmiot. Poka. Zajebisty. Dobra, wywalę ten kill off. nie będę walczył kill offem. Ale ciekawe w ogóle, że mogę kill offem walczyć. Nawet nie wiedziałem o tym. No i co, wywalę jakąś co? Kłusę wywalę? Chyba kłusę bym wywalił. Kurde, czemu ja mam tyle tego? Tyle kilogramów? Przez te zbroje pewnie wszystkie. A i siodła i tak dalej, trzeba to posprzedawać jak najszybciej. Będziemy u jakiegoś tutaj u jakiegoś kowala, blisko jakiegoś kowala albo handlarza, to musimy jak najszybciej zajrzeć. Wydaje mi się, że koło tego morgwarka jest jakiś zielarz, więc możemy do niego w sumie wpaść. Tylko wątpię, że on mi miecze kupi. Raczej zielarz nie zajmuje się mieczami. Trzeba coś wyrzucić jeszcze. Kurde, to są drogie sprawy, drogie miecze. No wszystko tu jest w sumie giga drogie, ja to wyrzucam. Nie no, ja się muszę udać do kowala, bo mnie rozniesie, nie? Trzeba, idziemy do kowala, nie? To posprzedawać wszystko albo pochować. Gdzie ty jesteś, Płotkens? A tu jesteś. Nie zauważyłem cię. Topijesz się w tłum. Idziemy do kowala. Spokojnie. O, kraby! Dobra, idziemy do tego. Idziemy do jakiejś do znacznika szybkiej podróży i potem tam się teleportować. A tu można przecież iść, ja zaznaczyłem. To tu karczmasz tu jest przecież. Co ja gadam, przecież nie muszę nigdzie się teleportować. Przecież możemy tutaj ze skarczmarzem porozmawiać i wszystko. Może o, dwa wykrzykniki naraz. No i pięknie. Będzie co robić. Do 9 sobie przemedytujmy. Zauważyłem, że ja się mega szybko rozpraszam. Zawsze myślałem, że miałem ADHD. Może coś w tym być, szczerze mówiąc. Zawsze szybciutko zmieniam. W takich dniach solidna broń to mus. Szybciutko zmieniam temat w swojej głowie. Pokaż mi najpierw towary. Często tak mam, że zauważam, jak montuję po kilkanaście godzin odcinek. Bo oczywiście, żeby zmontować taki odcinek, no to który mam na moim drugim kanale, to możecie sobie sprawdzić, no to zazwyczaj mi to tak zajmuje, znaczy no nie chcę tak generalizować, ale no sporo zajmuje, to jest zajebista zbroja, ja bym chciał ją schować do kufra, a nie sprzedawać ziomowi, nie? Bo ona jest mega ładna, właśnie o tym mówię, zajmuje mi to, nie wiem, 50 godzin, 60 godzin, nie? No tak z tydzień pracy po 10 godzin, nie? Powiedzmy. 10-8 godzin. Nie ma już siana, ziomuś. Może ma jakieś karty. No i często zauważam, że kiedy właśnie montuję i szukam różnego rodzaju materiałów, no to zauważam, że... najpierw... A może nie pogadzisz, niech sobie pogadają. To zauważam, że nagle zjeżdżam gdzieś na bok i oglądam coś, czego nie miałem oglądać, nie? I szybko się na tym łapię, że jakby szukam na przykład, powiedzmy teraz robiłem materiał z Minecrafta, no to szukam Minecraft coś tam, nie? Minecraft wywiad, nie? I słucham sobie tego wywiadu i gdzieś po lewej stronie wyskakuje mi Freeze i ja... Co? Akurat Freeze nie, ale coś, wiesz, jakiś filmik, ja mówię, co? Niemożliwe i nagle się łapię na tym, że oglądam to 2-3 minutki, mówię sobie, nie, trzeba to wyłączyć, wyłączam to w pizdu i wracam do pracy, ale mega szybko się rozpraszam, nie potrafię jakieś zebrać szybko myśli i myślę, że może to być spowodowane właśnie HD. To bardzo charakterystyczny objaw, ale zresztą tych objawów jest całkiem sporo, ale nie wiem, jakoś nigdy się nie przewodałem. No Eskiela możemy wywalić, skoro jest tutaj ten Wesemirek. Kogo zagrać na pierwsze? W sumie mam takie dobre karty, że nie wiem kogo zagrać na pierwsze, chyba tego zioma. Dobra. To co, tego zioma teraz? I teraz tak, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że właśnie... Że często tak mamy na odcinkach, też to się odbija na odcinkach, bo często zauważam, że właśnie prowadzę odcinek i nagle, nie wiem, mówię jakąś swoją myśl i zamiast ją dokończyć i wtedy zareagować na coś, co się dzieje na ekranie. Ja tak. O kurde! Nie? Nie wiem, przykładowo gadam o czymkolwiek i nagle, o kurde, coś tam, patrz jakie kraby.
i totalnie przerywam tą myśl, którą miałem w swojej głowie. Jest to głupie. Trzeba się tego pozbyć. Dobrze, że zagrał teraz pożogę. Zresztą mi przynajmniej kart w przyszłości nie spali. No dobra, pierwszą rundę przegraliśmy, ale generalnie to jest chyba winek. No tak, na 90% jest to winek. Możemy to rzucić w sumie. Bo to mu spali jedną kartę. No i chyba tyle, nie? Poddaj się, wariacie. A, do końca zgrane. No dobra. Dograj do końca, o kurwa. Ja mam karty. Myślę, że Królestwa Północy rozdupcą. Na turnieju, który będziemy grali. Gwinta. Fringilla, po to. No to jest pojebana karta. 28 od buta jedną kartą rzucamy. No nie, no kurde, Królestwo Północy to jest chyba najlepsze. Najlepsza talia świata, nie? Pa. Crazy, crazy. Akurat, no dobrze, umówmy się. Zajebiście się dobrały karty, nie? To nie jest tak, że za każdym razem mamy tak dobrze nam wychodzi, ale... No ale wyszło zajebiście, nie? Nawet jeżeli połowa z tego by była, nie? To i tak zajebiście by wyszło. Jeszcze raz sobie przywróćmy kogoś, na przykład tego zioma. Zobaczmy, ile maksymalnie jesteśmy w stanie tutaj punktów ugrać. 115. Wystarczy. Wystarczy, żeby myślę wygrać turniej. Sprzedałem wszystko, co miałem sprzedać, tak? No niby... Nie, mieczy nie sprzedałem, albo nie miał siana chłop. Czekaj, bo tu jest jeszcze kupiec, może z nim będziemy mogli... Witaj! Nie, chciałbym coś sprzedać, o kurde, możemy z nim zagrać winta. O, masz karty, dobra. Talia potworów, raczej nie skorzystam. Yuki masz wzmocnione, ja mam lepsze, ja mam stóweczkę pojemności. No i sprzedałbym tobie miecz, co ty na to? Wiem, że ty pewnie mniej dajesz za te miecze. A i w ogóle, no nie no, trzeba by było pochować, szczerze mówiąc, te miecze wszystkie, co ja mam w eku, nie? Pochować po prostu do skrzyni, nie? Bo ja, one tyle ważą. Tyle kilogramów. Na pewno też siodła też by trzeba było pochować. Bo one też sporo pochować, posprzedawać, bo one sporo ważą. I tutaj może sortowanie według ciężar. Drabina, o kurwa, 10 kg waży drabina? Łe, ile skóry ważą, dobra. To też sprzedajemy wszystko. Pyk, dobra, już nie ma siana niestety. Za 101 jeszcze mu mogę urwać. 3 skóry, okej. Okay. Karty? No co, no trzeba. Chcę grać w karty. Trzeba poszerzać naszą talię i wiedzę i umiejętności. Rozpocznij. Przydałby się może jakiś nowy dowódca? O, on ma jakiegoś fajnego dowódcę, tylko tak mi się wydaje przynajmniej, że fajny. Nie wiem co robi, ale wygląda na fajnego. Tyris, Marigold, katapulta jest useless. Czemu ja mam tą katapultę? Trzeba ją jak najszybciej wywalić. Wkurzająca jest ta karta i nic nie robi. Zniszcz najsilniejszą jednostkę obleżniejszą twojego przeciwnika. No fajne. Ach, ale jeżeli suma wynosi 10, czy... Z dupy też. Ta, wynosi 10. No dobra. Atelier Marigold kogo pali? Oblężnicze jednostki. No dobra, na razie zagramy coś takiego. Spokojnie sobie zagramy. Niestety dostaliśmy słabe karty, jeżeli chodzi o to. O pierwszą linię, bo dostaliśmy Lamberta i Eskiela. Znaczy to są całkiem spoko karty, jeżeli rzuci je Wesemir. Takie same w sobie to no średnio bym powiedział. To co, Gerwardek, lecimy. Postarajmy się tutaj wygrać. Chyba, że teraz zrobimy takiego myka. Możemy tak zrobić, to nie jest takie głupie, nie? I zrobimy coś takiego. I podmienimy te dwie karty. Chyba, że... O, jeszcze Ciri zagramy, jeszcze Ciri. Mam nadzieję, że on mi nie spali jakoś tych jednostek. I my teraz Ciri weźmie... O, przeciwnik spasował. Czekaj, jak cofnę Cirilę, to ile będę miał punktów? 40 minus 10, 31, 26. To i tak wygram. Jo, dobrze liczę? No 26. Dobra. Z matmy byłem dobry zawsze, ale zawahałem się, żeby na pewno nie przegrać. Uuu. To teraz chłop musi wygrać tą rundę, nie? Więc możemy spamić najlepsze karty.
I git. Tris Marigold rzucimy. Możemy rzucić i podmienimy ją oczywiście tutaj manekinami, nie? 22 i niech on teraz gra coś. Gęstą mgłę gra. Dobra, ale jeszcze dwie rundy będzie musiał grać wszystko co ma. Pyk. Dobrze jest kurde wygrać pierwszą rundę z tego co widzę w sumie. Może mega kontrolę na mapie. Na mapie. Na stole. Tak jak w Hearthstone, nie? Dużo grałem w Hearthstone'a. W Hearthstone trzeba używać tak zwanego mózgu. Dlatego miałem wysoką rangę, Pokszman. Chyba udało mi się wbić, nie pamiętam którą rangę, czwartą? No jakieś wysoko w miarę byłem. Czwarta, bo jest ogólnie w Hearthstone'ie masz 20 rang i tym niżej tym lepiej. Jest potem pierwsza ranga i jest ranga legendy. No to ja miałem rangę, wydaje mi się, że czwartą. Maksymalnie. Ale wydaje mi się, że udałoby mi się, uzyskać jakąś lepszą rangę. Gdybym trochę więcej grał. Natomiast, no nie grałem po prostu. Ale grałem dużo, no nie, umówmy się, żeby wbić tą czwartą rangę, to musiałem trochę pograć. No, ale myślę, że mógłbym osiągnąć więcej. Dobra, dzięki wielkie. Może sobie na streamku będziemy grać w Hearthstone'a. Kurwa, zagrałbym teraz w Hearthstone'a, tak mnie naszło, że... No, zagrałbym se w Hearthstone'a. Zobaczymy, może pobierę Hearthstone'a, bo ja mam tam dobrą talię, ogólnie miałem kiedyś. Ale to możemy ją wymienić na niebieską esencję. I tak czy siak... ja będę miał tego. Będę miał... esencję, żeby stworzyć jakąś nową tą. Nową, fajną talię. Wszystko od obręczy na i zgaduj. Tak, tak, ja bym chciał zagrać w karty, ale pokaż co masz na sprzedaż. Na pewno mogę od ciebie wykupić coś ciekawego, jeżeli takie rzeczy masz. Ciekawych rzeczy chyba brak. To jest uszkodzenie, szansa na podpalenie, gówno. No, gówno. Ewentualnie mógłbym kuszę pokupować, ale... No to co, sprzedajmy mu, co możemy mu sprzedać. Co byś chciał? Rudę srebra możesz kupić. No dobra, to bier. Coś jeszcze? Chciałbyś tutaj zbroję, na pewno byś chciał, ale ta mi się tak podoba, ta zbroja. Ile ona waży? 17 kg! Kurwa, no ale wrzuciłbym sobie ją do tego. Do skrzynki, bo ona jest taka ładna. Nie chcę jej wyrzucać. Jest za ładna zbroja. Zawsze pamiętam, w Wiedźminie się pozbywałem tych wszystkich rzeczy. No a teraz to ja bym chciał zachować. Możemy mu te w sumie składniki rzemieślnicze posprzedawać. Aha, one nic nie ważą, te składniki rzemieślnicze. Łe, dobra. No to nie sprzedajemy, dzięki wielkie. A, możesz mi przy okazji naprawić w sumie rzeczy, które mam. Jeśli... Chciałbym, by nie. Napraw wyposażone, spacer za stówkę, git. Słuchaj, karty. Gwincior, tak jest. Zagrajmy w karty, może... Nie może być gwint, tylko koniecznie musi, rozpocznij. Okej, on gra tą Marą. Okej, dwa manekiny. Dwoje szpiegów. Zapomniałem wyrzucić tą pierdoloną katapultę, która za każdym razem znajduje się w mojej początkowej talii. No tak mnie to denerwuje. Kogo wyrzucamy? Kurde, chyba nikogo. Chyba nikogo. Wydaje mi się solidna talia. Rzucajmy szpiegów i spróbujmy wygrać tą pierwszą rundę. Zagrajmy pod kontrolę. Ja zawsze lubiłem tak grać w Hearthstone, że pod kontrolę grałem. Może tutaj też się uda. No i pod ostatnim linię chyba. A co robi jego keta? Jego dowódca? Przetasowanie. Karty odrzucone każdego z graczy zostają przetasowane i przywrócone do talii. No już zrozumiałem umiejętność. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, gramy dalej. Wilk. No i robimy coś takiego. Pyk. No i GG. A on chce grać. A, ulewny deszczyk. Ciekawe zagranie. No dobra, ale my możemy użyć Foltesta w sumie. Czemu by nie? Co ty na to, wariacie? Olbrzymi krabopająk ty na to. Czy my chcemy coś zagrać?
Chcemy chyba grać do końca. O, też. Dobra, rzućmy tą laskę. Tris Merigold. Spalmy mojego dziesiątkę. Przeciwnik spasował. Można się było spodziewać. Weźmy Tris Merigold i weźmy katapultę. No, wygrywam nadal. Dobra, zapomniałem, że tu są punkty. Kurwa, ale by był przypał. Tam od nowa rzucał. Dobra, jeszcze dostaliśmy szani, czy gdzie jest? No, tą katapultę trzeba wywalić, bo to jest szóstka taka useless. Nic nie robiąca. Pamiętam tego Drauga, to w Wiedźminie 2 był chyba. Walczyliśmy z nim. Fajny Draug. Dobra. Dzięki, wariacie. GG. Wygranko. Dobra, fajne jest totalnie jednak, no. Królestwa Północy najlepsze. Chociaż chyba zawsze mówiłem, że są najlepsze, to podtrzymuję swoje zdanie. Najlepsze, jakie istnieją. I mam jeszcze karczmarza. Do tutaj, do zahaczenia. Wieś Larwik to jest mega dużo rzeczy tu mają w tej wsi, nie? Tu się dzieją zajebiście dużo rzeczy się tu dzieje. Tu to jakieś, kurwa, karczm, jakieś kowale, wszystko tu jest, co potrzeba. Witaj, ładna gospoda. Gospoda? To żadna gospoda, tylko dom wojowników. A, to co się robi w domu wojowników? Walczy? Czasem ktoś komuś po mordzie przyleje, ta. Ale ludzie raczej przychodzą się tu napić, zjeść, przy ogniu ogrzać, pogadać czy posłuchać skaldów. Czyli karczma. Całkiem jak w gospodzie. wy z kontynentu nic nie rozumiecie. Napij się naszego miodu, to może zmądrzejesz. Pokaż towary, jakie masz. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Talia Skellige, no dobra. Chyba już możemy zagrać dzięki temu Talią Skellige. Ale wydaje mi się, że będzie mega słaba. Ale kurwa, możemy spróbować, nie? Czemu nie? Mega dużo są skurde warte te skóry, nie? Trzeba je posprzedawać i mega dużo ważą. Ja zawsze zapominam o tych rupieciach, nie? I ich nie sprzedaję. Dobra, pokaż tą partyjkę Gwinta, walnij ze mną. Pamiętaj, żeby Erik wymienić kartę. Mike Wasowski, znaczy się. To jest moja nowa persona. Wymień tego, wymień katapulty, dwie, bo są tragiczne. I pokaż tą Stalię Skellige. No useless, znaczy... Nie no, useless. Nie ma co gadać. Co to są za karty beznadziejne, nie? Koral, to może być fajne. Niszczy najsilniejszą jednostkę. Szkutnik, powiększa siły jednostek. Tutaj możesz go rzucić beznadzieja. Ten grzybek, czyli... Zamienia te potwory takie. Ten kogoś przywołuje, ale kij wie kogo. No na razie no jest nieciekawy, nie? Na razie jest nieciekawy. Nie jest to mocna talia. No ale możemy spróbować, nie? Co nam szkodzi właściwie? Nawet nie wiem, co mój dowódca robi. Ragnarok, dobra, dobra, tegołowego. Tak, 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 szkutnicy możemy wypierdolić. Ciebie też wywalę, dobra. Spróbujmy. Tu też jeszcze jakiś potwór, kto to jest? Atak Aidahal. Nie wyjawi swojego imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To rycerski troll. O kurde. No co mam, będę kłamał, spotkamy tego trolla. To nie jak tak, no. Taka prawda. A on pali mi jednostkę najlepszą. O, to gagatek, a co mój robi? Zniszcz najsilniejszą jednostkę obliczniczą twojego przeciwnika. No dobra. Po prostu grajmy, idźmy za flow. Ale coś czuję, że może być ciężko. Oj, oj, oj. Przeciwnik spasował. No to byśmy musieli zagrać tak, tak i tak, nie? I mamy dwie karty. No nie jest kurwa dobrze. Nie będę ukrywał. Świetnie. Dzięki wielkie za rozgrywkę. No tak coś czułem, że to się skończy właśnie tą Talią Skellige.
O, co? No i tak, przegrałem, ale nie wiem co się stało. I Skellige przywraca dwie karty, no jak przegram rundę. Zajebiste w sumie. Jakby tak mocną stalię zrobić, to by przywrócił mi 30 punktów za jednym atakiem. Dobra, jeszcze raz słuchaj, Kaczmasz. Co podać? Już ci mówię, partyjkę Gwinta masz podać. Może być za piątaka, bez znaczenia te 5 golda. Gramy normalnym naszą talią Królestw Północy. Warto było spróbować, no ale nie wyszło, tak? Kto nie próbuje, nie pije szampana, więc... Więc dobrze, że spróbowaliśmy. Tutaj wiem, co się dzieje przynajmniej. Można jakoś już fajnie coś porobić. Kurde. No wywaliłbym tą wieżę albo balistę, nie? W sumie. Może tą wieżę wywalę za manekina. No, może być. Zostawmy tak jak jest. Powinno być w porządku. Czy my chcemy wygrać tą rundę? Tak, my chcemy wygrać tą rundę. Koniecznie. Więc gramy pod pierwszą tutaj, pod pierwszą linię i pod Jaskra. Wygrywamy to za wszelką cenę. A, ale ziomuś gra jakiś syf straszny. Poddajesz się? A grasz nadal. Kurde, on ma gra jakiś syf na samym początku. Nie wiem czy grać, czy iść w to. Czy iść za ciosem. Gerwarda zagrajmy. Bo Gerwart nie pomnoży się przez Jaskra. No czemu ty grasz nadal? Wygrywam 30 punktami, ja się poddaję zaraz, nie? O, przeciwnik sposował, zajebiście. No to lipa trochę. No dobra, to też spasujemy. Szkoda trochę tej pierwszej linii. No ale dobra, wygrane to wygrane. Hit. Grajmy drugą od razu rundę, bo czemu by nie. Grajmy jakiś syf, nie? Właśnie teraz gramy syfowe karty. O. I to mi się podoba. Czy Shani chcemy zagrać? Niekoniecznie. Dobra, tyle by było. Jedna karta. Do trzech jego kart. Znaczy dwie karty, ale ja mu rzuciłem szpiega. No i tutaj jakieś gówno w sumie. Ja myślałem, że z niego zostanie jakiś zajebisty ten. Zajebista karta. To jakiś syf straszny. Co to jest? Isan Grim. Powiększę siły jednostek. No niech se powiększę i tak mu to nic nie da. Hewakarskie wsparcie. Trzeba tutaj ogarnąć, co ta karta robi, nie? Bo on przyzywa jakichś ziomków. Tylko nie wiem w sumie których. Janna Talis. Dobrze by było, jakbym wiedział i myśmy może dodali tych ziomków do karty, do talii, może ich mam. Tylko no nie ma tutaj niestety napisane. Jak to działa. Więc sadek. Jakąś najlepszą kartę, wisę coś tam. Kurde, nie było tak łatwo. Całkiem też ma solidną talię, ale... Zagrał chyba jak Bob. Dobra, dzięki. Dawaj kartę i tutaj, nie no, jeszcze widzę kupca, ale to już z nim chyba gadaliśmy, prawda? Tutaj z tym kupcem. Ta, na 90% już z nim gadałem. Ta, pamięć złotej rybki. Dobra, dzięki. Bywaj, bywaj. To wykonajmy chociaż te wykrzykniki, niech coś się zadzieje, bo przez 20 minut graliśmy w Winta. O, tak? No pewnie, żebym sobie poradził. A jakiś problem jest? Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi. Nie widziałem ogłoszenia, ale... Co to za potwór? A wiecie chociaż co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach. Ale po mojemu bzdury to. Czuję jak kropla potu spływa po moim rowie. Panek Frey, ale jak?
Skoro do nie wiem, co to powiedziałem. Się nie da. I nikomu nie udało się. Myślę, że każdy widz właśnie takiej informacji potrzebował w tym momencie. Tak to w moim mózgu to wyglądało. Bliziutka, także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale sferę się uparł, drużynę zwołał i... Jak zwykle. Wiedźmi musi wszystkich tego resztę coś naprawiać. Na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam... Porozmawiajmy o nagrodzie, bo to pewnie jest zlecenie, tak jest. Porozmawiamy. No dobra, no. Targować się chcecie? Jak to liczycie? Od wysokości w kłębie, czy...? Zależy od gatunku. Za utopca mniej, za kuroliszka więcej. Ha, ale przecie nie wiadomo, co tu się u nas przy trakcie zalęgło. Ubijcie to, wtedy porozmawiamy. Cenę ustalimy z góry, z dodatkiem za nieprzewidziane ryzyko. No to ile? Siedemset? Coś czuję, że się wkurwi strasznie. Tyle to chyba za złotego smoka byście sobie mogli zaśpiewać. Nie ma mowy. Dobra, z 600? 50? Umiecie się targować, nie powiem. Jeszcze trochę spuścicie i się dogadamy. Spuszczę. I się do gęby, jak kurwa mi nie da z 630. 620? Nie no, 600, dobra, 600, bo jest przez... 610. No kurwo jebana, biedacka. 580. A niech wam będzie. W końcu to wy karku nadstawicie. No, ale skam. No ale dobra. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to co ci nasi. Gorące ale ma rękawice. Ale pomyślunku tam żadnego. Zimowe. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Od tam siedzą. Przy chacie. No dobra, zlecenie bestia to pewnie jest na wysoki poziom, nie jest? Na 16 tylko? O kurde, ty. No dobra, wykonajmy to zlecenie. Jeszcze jest jeden wykrzyknik. Kurde, problem tylko z tym zleceniem jest taki, że chciałbym wykonać tę misję poboczną, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku, żeby iść z flow. Kurwa, dobra, zajmiemy się tym zleceniem później, nie? Wykonajmy tą misję poboczną w tej wilczej skórze. Pozbądź się potwora z tego, z ogrodu, bo jeżeli ja tak będę skakał, to bez sensu. Jeszcze tu jest wykrzyknik, to ja będę tylko z nimi porozmawiał, co tu się dzieje. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc. Bo te wykrzykniki czasem można... mogą znikać. Ty jesteś Svana? Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. Aha. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. O, a nagroda? Zwycięzca może liczyć na jakąś nagrodę? Okryje się chwałą, dowiedzie swojego męstwa. Miałem nadzieję na coś bardziej materialnego. Dla nas ma to akurat najmniejsze znaczenie, ale tak. Zwycięzca zawsze dostaje coś, co będzie przypominać o jego wyczynie. Czasem jest to miecz, czasem hełm albo tarcza. No proszę, jednak potraficie być praktyczni. No dobra, no to będę się ścigał. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Art Skellig, a ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu, na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Astrid ze Spikerok, zwana Żmiją. O, Żmija. Praktyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia, Wiedźminie. Oby twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. Ta, zostanę mistrzem, tylko nie teraz. Wyścig śmiałków, jasna sprawa. Będziemy wykonywać normalnie, ścigać się, wszystko będzie dobrze i fajnie. Tylko na razie skupmy się na tym, żeby iść do tego
do tego Morgwarga i go pokonać w końcu. Podblokowywały nam się te wyścigi śmiałków, spoko. Dobrze, że tutaj zaczęliśmy. W innym wypadku mógłbym nigdy nie odblokować tych wszystkich rzeczy w sumie. No i wracajmy do ogrodu Frey. Raczej długo się wczytywać nie powinno, bo to jest niedaleko. Gituwa. Pakujemy się do środka. No tak, tylko nie tędy. Znowu mi się odbija, kurde, za dużo białka. Wczoraj powiem wam taką historię, wam opowiem. Powiem wam, że dwa razy mnie bolał brzuch przez ten rok. Raz, kiedy zjadłem pizzę z takim normalnym serem, bo ja ogólnie nie jem zwierzęcych produktów. Więc zjadłem zwykły ser i mnie brzuch tak zaczął napierdalać, że nie mogłem wytrzymać bólu, jak zjadłem pizzkę. Oczywiście samą serową, bo mięsa to już na pewno nie ruszę, ale czasem mi się zdarzy tam, nie wiem, spróbować kurde sera czy coś, nie? Jeżeli jestem głodny. A drugi raz, kiedy wczoraj zjadłem śmietanę, nie? Kurwa, spróbowałem i na taką łyżeczkę śmietany do swojego dania, które zrobiłem. Takie wysokobiałkowe danie. No, taki sos z pulpecikami ogólnie. Polecam kostki sojowe i tak dalej, to są zajebiste rzeczy. Pulpety sojowe, wielkie steki sojowe. Zajebista sprawa. Super zamiennik ogólnie. No i takie sobie zrobiłem pulpeciki z tym sosem grzybowym i słuchajcie, spróbowałem do tego kurwa śmietany, bo została taka łyżka śmietany, została nieschowana i kurde mówię, no spróbuję, czemu by nie, chłopie, kurwa, nie pamiętam, żebym miał, nie wiem ile razy, przecież 50 razy byłem wczoraj w toalecie, no tak mnie brzuch nawet dzisiaj boli. Wszystko co moje w kapitularzu. Jednak wegańskie dieta oddaje. Jest lekko strawna, bo to warzywa. Widzisz, Ramont, złodzieju, draniu, kurwiarza, nic nie wart jesteś. Znajdę klucz i bez siebie, baranie, turniu cholerny, pusty ubie. Byłem nieprzygotowany, kurwa, z zaskoczenia mnie. Dobra, tak się rozjebę. Zajebisty jest ten młynek, nie? No i znów się spotykamy. Możesz zakończyć! Odczaruję! Dobi? A, no to... Nuży mnie ta rozmowa. I co zrobisz? To co Wiedźmin powinien. Znajdź klucz, o którym mówił Morgwar. No dobra, zabicie go nic nie da. Oprócz zajebistych rzeczy, które w sumie mogą się przydać. Weźmy, użyjmy tego kocika, bo w innym wypadku kurde nic nie widzimy. I pokaż co tu jest. Idealny przyjaciel, cierpliwie słuchanie, mądrze się. To prawda. Czemu? A żarcie weźmy, żeby tu regen życia na... następywał. No idźmy dalej, tylko ja myślałem, że my o coś zapytamy tego Morgwarga, nie? Że... Ale tu chyba niekoniecznie. To co my tu, co ja tu robię? Od dołu idzie przeciąg. O. Coś tam jest. Jakaś jaskinia? Dobra, pozwól, przedostań się do zalanej jaskini pod leżem. No dobra, kurde. Czyli tutaj wyciągnęliśmy informację, że jest tu jakieś zalane tego. Zalana jaskinia. O, znowu żart, o, jak zwykle jednym temacie i o twojej starej miał pójść. Zalanej twojej starej. Dobra, kurde, no nie widać nic niestety, już nie mam białej mewy. No nie mam, a mam biały miód, znaczy się. Ja bym ulepszył sobie ten biały miód, albo zrobił z niego kilka białych miodów. Mogę? O, mogę ulepszony biały miód. No i gituwa. Fajnie, mogę, wyśmienitego już nie mogę niestety, ale jest git. Mogę jakiś ulepszony olej? Nie, brakuje mi wątrób. Alberto brakuje. Mogę Alberto zrobić? A mogę Alberto, to możemy sobie jeden... A, nie mogę, bo nie mam białej mewy. I o, cię kręcę, ile tych składników, nie? Dobra, czyli muszę się jakoś dostać tam. Pytanie, jak ja się tam dostanę. No i teraz się zaczyna, co? Jest zajebiście, no. Pamiętam ten moment, że ja tu utknąłem fec. No ale pamiętam też, że miałem 8 lat wtedy. I zamiast mózgu kartofla, więc myślę, że możliwe, że dam sobie teraz radę.
Dobra, użyj Gerwar dźwignia. A, użyłeś dźwigni. Czy tu się coś odblokowało? Brak odblokowania. Teraz tam się odblokowało, czyli lipa. Czyli teraz się tu musi odblokować. Czyli dupa. Jak ja mam to zrobić? No właśnie, mówiłem kurwa o tym. No wydaje mi się, że to nie dźwigniami, nie? Są dwie drzwi. A czekaj, tu jeszcze chyba coś jest, poczekaj. Co ty Gerard odpierdalasz? Tu jeszcze coś można kliknąć? Nie. No to mamy dwie dźwignie i potencjalnie tylko i wyłącznie kilka kombinacji na tej dźwigni. A, no dobra, i to jest jedna z nich, czyli jedna wędy. Nie, to widzę mózg jak kartofel nadal, nie? Nic się kurwa po tych latach nie zmieniło. Dobra, pakujmy się do środka. Od razu wiedźmińskie zmysły, co tutaj. Najmniejszy kielich złoty, że jakiś będzie na dole. Znaleźć, wyczuć. F5, zapisik, bo coś czuję, że tutaj zostaniemy kurwa napadnięci. Co tu jest? O, skarbik! Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Tylko nie wiem, czy to był ten skarb, o którym on mówił. Spadły przez szczelinę ładnych parę lat temu. Klucz. Klucz do kłódki. Tu jeszcze coś mogę zbadać, ale... O, tu. Czuć ruch powietrza. Tam wyżej jest jakaś inna jaskinia albo wyjście. No, 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 Geralt. Bardzo dobrze powiedziałeś, bo jest akurat faktycznie, no. Dobra, i teraz co? Pozbądź się potwora. Otwórz drzwi do kapitulazu. Czy my mu chcemy jąknąć jego tego? Jego skarb i wyjebane w potwora? No ja bym chętnie go uwolnił. Myślę, że już wystarczająco dużo pocierpiał. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że jest potworem, nie? I tak czy siak będzie zabijał każdego, kto tu przyjdzie, więc... A wiedźmini to, co robią, to zabijają potwory, więc wydaje mi się, że słusznym wyborem byłoby rozdupcyć gościa. Otwórzmy te wielkie drzwi. Z lewej, z prawej? Okej. Nie ma tu nic chyba ciekawego. Jest dziennik Morgwarga, możemy przeczytać. I jakieś inne gówno. Dziennik Morgwarga. Dzień 24. Tiostar mądry dowiódł, że nie zasługuje na swój przydomek. Zapłacił, żebyśmy nie najeżdżali na jego wsi i zadowolony z siebie odwołał straże. Łatwiejszej roboty nie pamiętam. Mężczyzn zarżnęliśmy we śnie, a kobiety zarżnęliśmy do świtu. Łupu wiele z tego nie było, ale zabawa przednia. Jak mieliśmy odbijać z ran wake, słychać było huczenie sowy, zły omen, więc kazałem wracać do brzegu. Pukę śmiał się, że niby jestem taki odważny, a bogów się boję. Wyrzuciłem go za burtę z nożem między żebrami, ale widzę, że i tak straciłem u chłopaków poważanie. Trzeba będzie im pokazać, kto ma większe jaja na landskipie, bo jeszcze przyjdzie im do głowy co głupiego. Wizyta na Hindersfall udana. Kapłanki martwe, pomnik przewalony, święte księgi w ognisku, beczki z miodem otwarte. Srebra podzieliliśmy. Ja wziąłem Wota, Norulf, syn Odlejka, misy i łyżki. Syn Gudwara, lichtarze i biżuterię, a Tordar, syn Einara, zrezygnował ze swojej działki, bo boi się gniewu Frey. No i dobrze, więcej dla nas. Jutro płyniemy na Speaker Rock. Zobaczymy, co tam kupczyki na targ zawiozły. Chyba nie jest najgorzej z tym czytaniem. To znaczy seplenie bardzo mocno. No co, ale tego to już nie naprawię tak szybko. To już wymaga trochę praktyki. Staram się codziennie ćwiczyć faktycznie, żeby nie seplenić. To jest akurat nie żart. No, jeżeli coś robię, to staram się to robić najlepiej jak potrafię. No ale to wszystko wymaga czasu, no nie? No to co ja mam teraz robić? Dowiedzieć się od... Torda z Larvik, dlaczego okłamał w sprawie Morgwarga? O kurwa, teraz po...
To jest bardzo skomplikowana misja w takim razie, ale gdzieś tu mamy znacznik szybkiej podróży, więc... Znak szybkiej podróży, więc powinno być w miarę git. W miarę szybko powinniśmy tam się udać. No to zajebiście skoczyłem. Petarda, no. Wyjdę stąd, wyjdę, udało się. Ta mapa jest tak duża, że nigdy nie wiadomo w sumie, gdzie się zbagujesz. A, to my z powrotem do tego zioma. A, czyli, a no tak, bo on nas okłamał i to ten ziomuś, z którym rozmawialiśmy na samym początku, to jakby on brał też udział w tych rajdach, tak? W tych napadach. Na te wioski i tak dalej. No to teraz masz przejebane, kolego. Idę do ciebie. Witam serdecznie, wszystko wiem. Mów prawdę. Okłamałeś mnie. Co? Klnę się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morkwarga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy. Ale jednego nie przewidziałeś. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. Witam, Geralt z Livii. Nie musimy walczyć? No, jak sobie chcesz. To też przewidziałem. No i? Przecież sam jesteś. Jaki niby masz plan? Cierpliwości. Zaraz zademonstruję. Siema, mój plan. Pozdrawiam z rodziną. Młynek, kurwa. Pach, 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 pach. Siema, podoba się plan? Myślę, że był elegancki akurat. Dobra. Czemu ja mam jakieś gówno wykrane? Dawaj mi tu igni. Pierwszy raz chyba użyłem koła od niepamiętnej siatu. W sensie koła myszy, żeby zmienić znak na igni. Dobra, Quen? Pyk. No w sumie to wygodniej co jest. Kogo jeszcze tu mam zabić? Tego wojownika z tą tarczą tylko? No dobra, to Axi. Pyk. Trzeba by było to taktycznie zrobić, czyli coś takiego. Coś takiego. No i wszystko chyba. A czemu tamty ziomi nie pomogli? Coś zebrałem, jakiś klucz chyba. Nie wiem co zebrałem, ale coś chyba istotnego w miarę. Było to jakieś podświetlone dziwnie. Dobra, to są jeszcze jakieś rzeczy, których nie pozbierałem od poprzedniego razu. Teraz mamy miejsce w końcu, więc możemy sobie tutaj pozwolić na zbieranie pierdołów. Pierdół? Pierdołów? Pierdół chyba. Pierdołów brzmi jakoś dziwnie. Dobra, czyli musimy się pozbyć ogroda z... ogroda. Pozbyć potwora z ogrodu. Tylko jest taki problem, że nie mam zielonego pojęcia jak. To jest chyba... To jest chyba największa zagadka. Bo to, że ja mam się pozbyć potwora, to ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast nie mam zielonego pojęcia, jak mam to zrobić. No ale udajmy się tam jeszcze raz. W takim razie. Myślałem, że ten ziomu nam coś powie ciekawego. No, może by powiedział w sumie. Tym kurwa nie uciął mu głowy. To tak ciężko mu pewnie było mówić. To czasem trochę za bardzo porywcy jestem. W życiu realnym raczej już rzadko, chociaż tak zazwyczaj też było. No ale to Wiedźmakiem to za duża władza. Władza niszczy człowieka, widzisz? Czy możemy się przedostać tam na drugą stronę? Chyba nie, nie? Nie, w sensie na pewno możemy, ale nie tym domkiem. No to na drugą stronę, jakoś tędy i w prawo będzie git. No nie będzie kurwa git. To może tędy i w lewo. Będzie git? Będzie. Tylko ta mapa, ta jakby zaznaczenie tej misji jest strasznie obszerne. No nie wiem co ja mam zrobić. A nie, poczekaj. Nie, nie, dobra. Czyli my musimy, stop. Czekaj, czekaj. Czyli my musimy wrócić do jego jaskini, tak? Dobrze, to kminie? Coś mi przyszło, jakieś powiadomienie. Nie wiem czy to było słychać, jak tak to sorry to u mnie, telefon. Czyli my dostaniemy się do tej jaskini, tam znajdziemy po raz kolejny Morkwarga. No nurkuj Gerwar. No i co zrobimy w sumie? No brak pomysłów właśnie.
Nie wiem, co zrobimy. Może Geralt ma coś na myśli, no jak nie ma, to psypał straszny, że tu biegam 15 razy. Strasznie długo wykonujemy dzisiaj tę misję. O kurwa, no nie ma tu nic. To nie ta jaskinia, nie tu, do góry miałem iść chyba, nie? Tak, nie ta jaskinia, stop. I od się kręca, ona mi zaraz rozszarpie coś. Proszę, żeby Geralt miał jakieś rozwiązanie, bo jak nie, to... Nie wiem, to się trochę wkurzy, że biegałem tyle czasu tylko po to, żeby ostatecznie... Bym ostatecznie wykonał tej misji. No, w razie czego to co? Potnę ten odcinek. Albo siebie ze smutku, że mi się nie udało. Ale raczej odcinek i sprawdzę na YouTube, jak to się tam... Jak to się tam wykona, może... Jak to się... Co? Jak to się... Jak wykonać tę misję po prostu. Pyk, pyk. No i chodź. Muszę się ciebie pozbyć. Dobra, młynek, bo już mnie wkurwiłeś trochę. Dobra. Interakcja. No i znów się spotykamy. No to zajebiście. To bywaj. Bywaj. Nie wiem, może sprawdzę na YouTubie, jak go odczarować. Ty, to jest darmowa farma tego. Darmowa farma esencji potworów i różnych składników rzemieślniczych. No ale wolałbym go, kurde, uratować jakoś. A nie wiem, jak to zrobić. No dobra, idę zobaczyć, może będzie coś na ity. Wygląda na to, że internet pomógł z rozwiązaniem tej sytuacji. W ogóle mogliśmy zrobić tak, że tego zioma, którego zabiłem, mogliśmy z nim pogadać i dostalibyśmy kieł, dzięki któremu moglibyśmy Morgwarga odczarować z powrotem w człowieka. Nie wiem w sumie po co miałbym to robić, więc generalnie nie wyszło najgorzej. Ale przeczytałem to, że drugi sposób jest taki, że możemy użyć interakcję, pogadać z nim. I możemy nakarmić go. Chyba tak? Nie, to przecież to bez sensu. Własnym mięsem? To tak pisało, kurwa. Nie, coś mi tu śmierdzi szczerze, ale no dobra. Weź gryza, to powinno odczynić kontwę. To samo mówiłeś ostatnim razem. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz. Jest jakiś inny dialog, więc... Kto wie? Co zrobiłeś? O. Nakarmiłem cię twoim własnym ciałem, a klątwa zdaje się na to nie zezwala. Kurwysynu! Oszukałeś mnie! Oszukałeś! Bynajmniej. Chciałeś, żebym odczynił urok? No właśnie. Proszę bardzo. I co, i teraz? Udało się? A, udało się w końcu. Widzisz, skuzę. Pokonany ziomuś, to? Czemu mam tu opcję porozmawiać? Zbugowało się. Dobra, już się odbugowało. No dobra, czyli musieliśmy mu podać jego własną skórę. Nie wiem dlaczego i skąd miałem dojść niby samemu do takich wniosków. No ale co? Wilk pokonany. Ogród będzie w końcu mógł wrócić do użytku, chociaż z tym użytkiem to tak średnio, bo użyliśmy tutaj czarnej magii, żeby porozmawiać z duchem. No, z martwym ciałem właściwie, nie wiem czy to. Nie wiem na jakiej zasadzie działa nekromancja w tej gierce. W każdym razie, no, przywróciliśmy ducha albo ciało ziomka do stanu użytkowego przez chwilę i zamieniliśmy z nim kilka słów. No i zepsuliśmy niestety ten ogród. Ogród się, no, zepsuł. Rozpadł. I zaczął tracić liście. Więc może z tym użytkowaniem ogrodów to tak średnio teraz. No ale przynajmniej nie ma już tam wilkołaka, ok? Można pobadać sobie, nie wiem, coś tam porobić, śmigło zakręcić. Na łonie natury. Niemniej decydować. W każdym razie idziemy odebrać siano. Nie wiem w sumie, kto był zleceniodawcą na tego wilka. Nie pamiętam. Ale zaraz się przekonamy. Wiem, że to był jakiś alchemik chyba. Miejsce mocy? Nie, to kozy. Chyba jakiś alchemik, prawda? Chyba, że te kapłanki. W sumie one mogą być. A, te kapłanki były. Witaj.
O co chodzi? Zlecenie dawcami. Mam parę pytań. Czym jest ten Morkwarg? No, wiem, ale... Czym dokładnie jest ten Morkwarg? Pierwsze słyszę o takim potworze. Nie czym, tylko kim. To był najgorszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie znał żadnej świętości. Napadał ziemię własnego klanu, brał złoto od Nilfgaardu, mordował ciężarne, a dzieci... Mhm, znam ten typ. Powiadali, że boi się tylko jednego, gniewu bogów. Morkwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. No, słyszałem już to. Hindarsfjall obrabować ogród bogini. Tylko nie, nie pamiętam, czy to był ten sam dialog? Może był nawet. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze, a on wbił jej... już słyszałem, dobra. Spytać... Już tak, no. Chyba spotkałem tego waszego Morkwarga. To wilko... Nie będziemy pytać o nic więcej, bo... Nie wiem, ja... Sama nigdy go nie widziałam. Szkoda. Miałem nadzieję, że będę mógł cię o niego wypytać. To by mi pomogło w robocie. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła ta drużyna Morkwarga i widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. No, to niestety ominie nas ten dialog. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat... Nie, nie zadupcam, tam nie ma takiej możliwości. Już misja wykonana. Po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morkwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Trzymam cię za słowo, Wiedźminie. Dzięki, ile pitocu dostaliśmy? O, 2 doświadczenia, zajebiście. 85, kurwa, to ja bym więcej, nie wiem, Mam wrażenie, że sam się tu sprowadziłem. Nie jest. Ja bym więcej okradł w jakimś randomowym domu pewnie. Wyznawców i kapłanki. To dobrze o tobie świadczy, ale też nie ma znaczenia. Freja nagradza i karze również innowierców oraz Ateuszów. Oddanie jej czci pomaga, ale o niczym nie przesądza. Zaków gołobrodych. Nie wiem, jakieś zapadło to w pamięć. Słuchaj, pokaż mi swoje towary. Nie, ja bym tu coś pokupował. O, karty, Bosman. Ja bym chciał coś od niej pokupować, ale myślałem, że będzie miała trochę większy zakres, powiedzmy, przedmiotowy. No to powiedz mi jeszcze o tej świątyni i spadam. Czy możesz mi opowiedzieć o tej świątyni? Zdarzyło się, że Freja zgubiła swojego ulubionego białego kota. Szukała na wszystkich... Też mi jakieś całego białego kota, fajny był. Freja uradowała się i pobłogosławiła to miejsce, w którym później założono świątynię. Nie wiedziałem, że Freja lubi koty. Twoja ignorancja nie robi na mnie wrażenia. Biały kot jest świętym zwierzęciem bogini i ma głębokie znaczenie symboliczne. W tej świątyni Freja pomaga szczególnie tym, którzy czegoś wytrwale szukają. Może i dla ciebie będzie łaskawa. Nie krzyw się. Czyżbyś miał aż tak potężnych przyjaciół, że możesz sobie pozwolić na odtrącenie pomocy bogów? No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Widzimy się jutro z tej serii czy innej. Nie wiem, co jutro wykonamy, ale... Wiem, że będziemy się świetnie bawić. Pozdrawiam z rodzinką. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Po cześć.